Wysoka Izbo, chciałbym zacząć. Nauczę się z czasem nie reagować, ale na razie mnie to jeszcze rozprasza. Chciałbym Państwu w odniesieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego przede wszystkim przeczytać artykuł 10 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Ta konwencja, ratyfikowana przez Polskę za rządów Platformy Obywatelskiej, ale ratyfikowana jednogłośnie, jest gwarancją równych praw obywatelskich dla osób z jakąkolwiek niepełnosprawnością. I na szczęście jeszcze, to jest prawo niekwestionowane przez nikogo, od lewej do prawej, że osoby dotknięte jakąkolwiek niepełnosprawnością mają pełne prawa obywatelskie. Artykuł 10 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych nosi tytuł Prawo do życia. Państwa strony potwierdzają, iż każda istota ludzka ma niezbywalne prawo do życia i podejmą stosowne kroki celem umożliwienia osobom niepełnosprawnym skutecznego egzekwowania wyżej wymienionego prawa na równych zasadach z innymi obywatelami. Koniec tego artykułu. Właśnie dzięki temu wyrokowi, i mówię to w tej chwili przede wszystkim jako osoba niepełnosprawna, wreszcie mamy poczucie, że nikt nie odmawia z powodu niepełnosprawności prawa do życia. Oczywiście nie wiem, czy w Sejmie istnieje zwyczaj apelowania do sumień. Ale chcę Państwu powiedzieć, że to, co się w tej chwili dzieje, to jest jawna manipulacja, ponieważ dobrze wiemy, że te ponad 1000 aborcji, o które toczy się spór, w większości zdecydowanej dotyczy sytuacji podejrzenia niepełnosprawności, a nie wad letalnych. I warto, żebyście to powiedzieli, wyprowadzając na ulicę 14-15-latków. Osoby niepełnosprawne potrafią być szczęśliwe. Osoby niepełnosprawne mogą szczęśliwie żyć, mając zespół Downa, nie mając rąk, nie poruszając nogami, nie chodząc, nie słysząc, nie widząc. Ja nie jestem członkiem PiS-u. Państwo o tym dobrze wiedzą. Jestem tutaj dlatego, że jest to pierwszy rząd, który osobom niepełnosprawnym zagwarantował możliwość wpływania na ich sytuację. Pierwszy rząd. I chcę Państwu powiedzieć, że niezależnie od orientacji politycznej, organizacji pozarządowych, te organizacje współpracują z rządem reprezentowanym przez pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, dlatego że widzą szansę na zmianę swojej sytuacji. I nie chcę przytaczać przykładów, kiedy jako pracownik Uniwersytetu Warszawskiego wisiałem u pańskiej klamki tego czy innego pełnomocnika poprzednich ekip po to, żeby się doprosić o audiencję 3-minutową. W tej chwili każda osoba niepełnosprawna 2 razy w miesiącu może przyjść i ze mną rozmawiać. Tyle, ile potrzebuje. Ja chcę powiedzieć, proszę nie przeszkadzać, że manipulowanie osobami niepełnosprawnymi to jest rzecz, która przynajmniej części tego poseł, która Sejmu wychodzi znakomicie. Podobno broni praw osób niepełnosprawnych.
takie rozwiązania jak Dostępność Plus, jak ustawa, która gwarantuje dostępność osobom z niepełnosprawnościami do usług publicznych, dostępność cyfrową. Nie wpadliście na to, prawda? Nie wpadliście. To dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił. Fundusz Solidarnościowy, opieka wytchnieniowa. Proszę bardzo, tak bardzo o nią walczycie. Dlaczego w takim razie, w momencie, kiedy ogłaszamy program opieki wytchnieniowej, to większość samorządów po te pieniądze nawet nie chce się schylić? My uruchamiamy równoległy program dla organizacji pozarządowych, a w kolejnym kroku wprowadzimy to świadczenie opieki wytchnieniowej i asystenta osoby niepełnosprawnej jako rozwiązania, które będą ustawowo przypisane samorządom, bo to się należy obywatelom z niepełnosprawnością. I nie będziemy czekać na to, aż samorządy o takiej czy innej orientacji politycznej wezmą pieniądze lub nie, bo daje to rząd PiS-u, rząd Zjednoczonej Prawicy. Ja się powstrzymam od komentowania tego, co państwo robią, bo to naprawdę jest żenujące. Siedzę sobie na tej sali i obserwuję z boku, jak wygląda demokracja i jak wygląda blokowanie obrad. No przecież to jest po prostu skandaliczne. Skandaliczne. Panie ministrze, i potem będziecie mieli czelność pokazywać w telewizjach zagranicznych, unijnych zwłaszcza, że panie krajów unijnych, tak, panie... będziecie pokazywać, jak łamana jest konstytucja. To jest po prostu bulwersujące. Panie ministrze, dziękuję bardzo. Oczywiście, że będę. Wysoki Sejmie, rozumiem, że sytuacja się nieco uspokoiła. Wysoki Sejmie, bardzo proszę o spokój. No właśnie chciałem powiedzieć, panie Rutnicki, że rozumiejąc, że sytuacja w Sejmie się nieco uspokoiła, podziękuję panom ze Straży Marszałkowskiej. Bardzo dziękuję panom i odblokujemy wejście na mównicę. Dziękuję bardzo panom. Mam nadzieję, że awantury się nie powtórzą. Teraz wniosek.